Witam wszystkich serdecznie. Dziś nagram odcinek z tego, jakie wymiary mają moje klatki. Pewien widz, już nie pamiętam, który pytał się, jakie wymiary mam, więc pokażę wam za pomocą metrówki. Teraz zmierzymy klatki. Może zaczniemy tu od dołu. Tu cztery klatki. Ta i ta są takiej samej miary. Tu widzicie, dopuścimy jeszcze samiczkę do samca. To już ostatnia będzie samiec, która została dopuszczona na zimę. Już więcej na zimę nie będę dopuszczał. To jest ta samiczka od Szymona Główczyka. Pierwszy raz ją dopuściłem, nie chciała. Po tygodniu teraz została dopuszczona drugi raz. Widziałem, że samiec dwa razy skoczył. No ale teraz zacznijmy. Zmierzmy tą klatkę. Muszę to jakoś ogarnąć. Na długość klatka. Nie wiem, czy to będzie 120 cm. Jak widzicie, na długość, na szerokość klatka. Jakby to zrobić, 80 cm, czyli 120 na 80 szeroka i wysoka na 60, czyli te cztery klatki, ta i ta, 120 długie, 80 szerokie i wysokie na 60 cm. Teraz przejdźmy do kolejnej klatki, która ma inne wymiary. 7 z nich młode samczyki. Ta klatka była większa, bo z początku była tu samica z młodymi, a biała coś teraz stajni. Więc teraz zmierzmy sobie tu. Ta klatka natomiast na długość ma 120 cm, na szerokość na 150, nie wiem, czy to będzie widać, poczekajcie, 150 cm i wysoka na 60 cm, czyli 120 długa, szeroka na 150 i wysoka na 60, tak jak te poprzednie. Więc na polu, na zewnątrz, tak to się prezentuje. Przejdźmy dalej do środka może teraz. Tylko tak, tu mam jeszcze jedną taką klatkę, ale jej na razie nie używam, bo ona jest taka malutka. Małe komory są. Więc teraz przejdźmy do środka. Tu są dwa boksy o identycznych wymiarach. Zaraz zmierzymy. Tu są trzy samiczki, córki tej tam białej. Ta biała się okociła tam w kącie. Nie wiem, czy to będzie widać. No ale teraz przejdę do mierzenia. Tak, te klatki dwie na szerokość, na długość mają metr. Tak samo ta pierwsza, jak i ta druga na szerokość mają 1,20 m i wysokość mają 1,15 m, czyli 1,15 m wysokość, 1 m długość, tamtą stronę
i szerokość na 1,20 m. Tak widzicie, metr długa. Tamta samiczka się ukłóciła, ma 9 młodych. I teraz jeszcze tu mam taką klatkę żelazną. Zmierzymy sobie jeszcze ją. Ona tu są przydzielone na równo, czyli teraz zmierzmy długość na 80 cm. Tu szeroka, długa 90, szeroka i w głąb ma 50 cm. No plus ten daszek, ale on jest po skosie, to tak to nie wygląda. One są identycznych rozmiarów, jest przedzielona na pół, więc tak to wygląda. I na zakończenie może pokażę wam te młode króliki jeszcze i będziemy kończyć. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę.